Cześć, dzień dobry, witajcie kochani. Zapraszam Was dzisiaj na film. Ja mam nadzieję, że będzie krótko, zwięźle na temat, ale tak jak mówię, tylko mam nadzieję, jak wyjdzie, zobaczycie sami. Zapraszam Was na film, w którym chciałabym opowiedzieć o kilku produktach aptecznych, powiedzmy, bo w sumie nie wiem, jak to nazwać. Chciałabym powiedzieć o kilku takich moich niezbędnikach, które można dostać w aptece, aczkolwiek nie tylko w aptece, bo jakby część tych rzeczy jest tylko takich stricte aptecznych, a większość z nich, a jak nie wszystkie właściwie, można już teraz dostać w jakichś innych sklepach internetowych, także jeśli chodzi o dostępność, to myślę, że nie będzie w ogóle problemu w Polsce. Większość z tych rzeczy kupiłam właśnie w Polsce, większość z tych rzeczy używam od dawna. Będę mówić o takich moich sprawdzonych produktach, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. No i tak, pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, nic innego jak zwykła maść ochronna z witaminą A. Ja mam tu jakąś akurat taką maść ochronną, którą kupiłam za kilka złotych. Ta jest akurat taka bardzo delikatna w swojej konsystencji, taka bardziej rzadkawa. Z innych firm one mogą być takie bardziej treściwe, takie gęstsze, no ale cóż, może do rzeczy. Maść ochronna z witaminą A, przeznaczona do pielęgnacji skóry suchej. No i słuchajcie, i to właśnie jest główne zastosowanie tej maści. Ja ją stosuję do smarowania sobie ust, kiedy są jakoś tam mocno podrażnione, przesuszone. Teraz słuchajcie, kiedy nosimy maski, zauważyłam, że faktycznie usta cierpią na tym, bo kiedy pod maseczką jakoś jeszcze więcej mówimy czy coś takiego, to na przykład moje usta są bardziej przesuszone. Jakichś pomadek ochronnych używam tylko, jakichś kolorowych to raczej niekoniecznie, no bo wiadomo, po co pod maseczkę się malować, tak? W każdym bądź razie, na jakieś przesuszone miejsca, typu łokcie, typu skóra rąk, czy jakieś gdzieś w innych miejscach ciała. Super sprawa, za kilka złotych. Myślę, że każdy w domu coś takiego mieć powinien. Jedziemy dalej. Nic innego jak najzwyczajniejsza maść ichtiolowa. To jest taka maść, która jest taka ciemna, ma taki brzydki, ciemny, gówniany trochę kolor. Ale słuchajcie, ta maść, ja ją znam od mojej mamy i jeszcze od mojej babci, słuchajcie, świętej pamięci już niestety. To jest najzwyklejsza maść, która zawiera ile? 10 gram ichtamol i jakieś tam lanolina, wazelina żółta, inne substancje pomocnicze. Kilka złotych w aptece lub niekoniecznie, albo w tubeczce, albo w takim jeszcze kartoniku zapakowana. No i słuchajcie, rzecz ludzka. Najczęściej u kobiet, ale tylko i nie tylko u kobiet, również u mężczyzn, wiecie, na jakieś takie stany zapalne, na jakieś takie pryszcze niedoskonałości, takie, które wiecie, są bolesne, czerwone, tworzą się czasem przez kilka dni, czujemy, że coś tam nam wychodzi. Taka maść, słuchajcie, przykładamy sobie, nie wiem, pod plasterek czy na jakąś gazę, najlepiej na nocno, bo tak, żeby ona jakoś zaczęła działać. Przykładamy dużą ilość, dość obficie, żeby jakby nie żałować, bo wiecie, no, czym więcej, to wiadomo, że czasem co za dużo, to niezdrowo, ale jak damy troszkę więcej, to ja zauważyłam, że tam fajnie to miejsce się pokryje tą maścią i ona sobie tam działa przez ten dłuższy czas, najlepiej na noc, bo wtedy jest kilka godzin. No i ona jest taka brzydka, brązowa, więc to nie wygląda ładnie, a szczególnie na twarzy, tak? Aczkolwiek możemy ją stosować na całym ciele zewnętrznie, bo wiadomo, czasem jak się golimy, powstają nam jakieś tam właśnie stany zapalne, jakieś takie ropne wypryski, ale jak przyłożymy to coś na kilka godzin, to pięknie wyciąga ten stan zapalny, tą ropę, wiecie, no wiecie, może to nie jest przyjemny temat, ale jakby nic co ludzkie nie jest nam obce i myślę, że to są takie rzeczy normalne, które nas dotykają, więc chyba możemy o tym głośno mówić. W każdym razie coś, co działa świetnie, cuda. Wiecie, nie wiem, na przykład czyrak, taki chyba najbardziej popularny, taki stan zapalny, to coś leczy takie rzeczy super. To jest potwierdzone przez wiele osób w mojej rodzinie i nie tylko. Ja to polecam wszystkim mieć w domu po prostu i to jest ekstra. Nawet przy terminowaną, jak nie miałam, wiecie, takiej, no, już długo otwarta była, znaczy otwarta, zakręcona, ale już używana. Potrzebowałam, a nie miałam nowej, nie mogłam sobie nowej tutaj w Niemczech kupić i przyłożyłam, słuchajcie, no wiecie, na skórę, nie na jakąś tam otwartą ranę czy coś takiego, także działało spoko. Także polecam maść ichtiolowa. Kolejna rzecz, balsam do ust Tisane,
kurczę, wiem, że mam ustawienia słabe, ale wiecie, ten jest akurat taki w słoiczku, on kosztuje też kilka złotych, znaczy kilka, zazwyczaj około 10, już teraz wydaje mi się, że troszkę więcej niż 10 złotych. On jest też w formie takiej zwykłej wykręcanej pomadki ochronnej, balsam wygładzający, nawilżający, odżywiający i regenerujący szorstkie, spierzchnięte usta. Fajny balsam, są oczywiście inne, mnóstwo teraz mamy na rynku, w każdym razie ten jest bardzo fajny, on ma jakiś tam chyba miód pszczeli, czy tam wosk pszczeli w składzie, przyjemny, nie ma jakiegoś intensywnego zapachu, także to nie będę się tutaj jakby więcej rozwodzić na ten temat, Tisane balsam do ust. Kolejna rzecz to jest olej rycynowy, wskazania, no to wiecie co, no może nieprzyjemny temat, ale również ludzki, czyli na zaparcia, podobno działa bardzo dobrze, pod tym kątem nie stosowałam go, ja go stosuję jako odżywkę do brwi i rzęs. Czy on działa cuda? Słuchajcie, jedni mówią, że nic nie robi, inni mówią, że robi. Za kilka złotych polecam wypróbowanie. Wydaje mi się, że rzęsy faktycznie przy takim stosowaniu regularnym wyglądają troszkę lepiej i rosną trochę lepiej. One są takie jakby grubsze wyglądają, no wiecie, troszkę lepiej, nie są to cuda, nie jest to efekt, wiecie, od razu sztucznych rzęs, ale za kilka złotych taka naturalna, powiedzmy, odżywka, myślę, że spoko. Olej rycynowy, kolejna rzecz to jest coś, co poznałam przy okazji urodzenia mojej córki, czyli Linomak maść. To jest akurat ziołolek, 30 gram, maść, która zawiera lanolinę bezwodną oraz wazelinę białą. Bardzo gęsta w swojej konsystencji, taka biała w kierunku takiej żółtawej, jeśli chodzi o kolor. Coś, co jest świetne na właśnie takie mocno przesuszone miejsca, słuchajcie. Na usta to nie polecałabym, ale na przykład dla dorosłych i dla dzieci jak najbardziej. U maleństwa sprawdzi się to super na tak zwaną ciemieniuchę, te takie, wiecie, skórki, takie łuszczące się skóry. Super to działa, nie podrażnia, świetnie nawilża. U dorosłych, wiecie, nie wiem, na łokcie, na pięty, na kolana, tam gdzie macie jakąś mocno przesuszoną skórę, super, również niedroga. Nie wiem ile to kosztuje teraz, bo tu już jak widzicie mam bardzo małą końcówkę, ale mega wydajne to opakowanie jest też, także to jest Linomak, maść bardzo fajna, polecam również dla dzieci i dla dorosłych. Właściwie to większość z tych rzeczy można stosować u dzieci i u dorosłych. I kolejna rzecz to jest, słuchajcie, olejek z drzewa herbacianego. To jest taka buteleczka, którą miałam poprzednio. Tu mam już zamiennik, który Wam chcę pokazać. I ten jest kupiony po prostu w Rossmanie. I ten nawet akurat w Niemczech tutaj kupiłam. I patrzcie, ta buteleczka kosztowała, ta malutka, tyle samo co ta. W tej dużej z Rossmana mamy 30 ml. To jest tej rossmanowej Alta Pharma firmy. 30 ml za cenę tej. No ale wiecie, no jakby to jest tak czy siak, to kosztuje kilka złotych. Ta butelka kosztuje chyba 2 euro, euro 99 w Rossmanie, czyli około 8 zł. Ta buteleczka też tyle około kosztowała gdzieś w Polsce. No i na co stosujemy ten olejek? Od razu mówię, że on ma bardzo mocno intensywny zapach, bardzo mocno pachnie, więc jak go stosujemy w okolicach tutaj twarzy, no to dla wielu osób on może być taki przeszkadzający, ostry, mocny, no ale on tak pachnie. Ale z czasem no to jakby nos się przyzwyczaja do tego zapachu. Świetna rzecz na takie właśnie, słuchajcie, osuszanie niedoskonałości. Znowu, przy jakichś takich krostkach, przy jakichś takich pryszczowatych sprawach, fajnie sobie to jest na wacik posmarować, też najlepiej na noc, żeby to fajnie zadziałało. Czy nawet przyłożyć, potrzymać sobie jakiś czas. Bardzo ładnie łagodzi ten stan zapalny. On ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne chyba, tak? Bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Może być stosowany przy wielu problemach skórnych, nawet tutaj pisze. Nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży oraz u dzieci poniżej 3 roku życia. No i w sumie tak, no u dziecka nigdy tego nie stosowałam, bo jakby nie ma potrzeby, ale na takie właśnie złagodzenie takiego, wiecie, czerwonego, bolącego pryszcza, które jest naprawdę niefajny i
no trudno, zdarza się, to jak najbardziej, tak, kilka złotych znowu. O czym jeszcze nie mówiłam? A, teraz będzie o takich rzeczach, aha, jeszcze polecam maść Tribiotic, to jest taka maść, ona jest w saszetkach, ale chyba nie tylko, to też jest typowo apteczne, to jest maść, która zawiera, słuchajcie, jakiś antybiotyk, z tego co się orientuję. W każdym bądź razie, a nie wróć, ona ma 3 antybiotyki o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego. I wskazania to jest zapobieganie rozwojowi zakażeń bakteryjnych w przypadku drobnych ran, zadrapań i oparzeń. Tak, ona świetnie działa, ale ja ją stosowałam właśnie dodatkowo do maści ichtiolowej przy takich większych stanach zapalnych skórnych i wydaje mi się, że to też fajnie tak przyspieszało ten proces gojenia się tego wszystkiego. No i można to spokojnie na jakieś tam rany właśnie, nie tylko zewnętrznie, znaczy zewnętrznie, ale na jakieś takie też rany stosować. No i tyle, nie wiem ile to kosztuje, w każdym razie coś takiego też jest warto mieć, to jest taki, to nie jest mój must have, ale to warto mieć w domu, przydaje się czasem. Coś co bardzo lubię i polecam to jest Allantan Dermoline i tu jest akurat krem lekki, on kosztuje również kilka złotych, poniżej 10 zł, ceny są różne, w internecie nawet za 6-7 zł można go kupić, różne warianty są tego. W każdym razie ja mam ten niebieski i to jest krem lekki, który można stosować zarówno u dzieci, u dorosłych, jak i u niemowląt. Co tutaj nam piszą jeszcze? Zawiera 5% depantenolu, kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry niemowląt, dzieci i dorosłych, łagodzi podrażnienia skóry, wspomagając procesy jej regeneracji, polecany do delikatnej skóry całego ciała, szczególnie do skóry twarzy, idealnie nawilża wysuszoną i skłonną do podrażnień skórę, przynosząc jej ulgę i ukojenie. I słuchajcie, tutaj się zgadzam z tym opisem, słuchajcie, w 100%. Coś, co kosztuje kilka złotych i jest po prostu świetne. To polecam każdemu. Są również, ten jest akurat lekki krem, jest jeszcze taki, nie wiem, jest czerwony chyba do skóry takiej bardziej przesuszonej. Nie będę mówić, bo jakby nie mam tego wszystkiego w głowie. Na pewno jak wpiszecie sobie Allantan Dermoline, to Wam wyskoczy w internecie ewentualnie, czy po prostu w aptece można Pani zapytać. Świetny krem nawilżający, delikatny, lekki, nie podrażnia, nawilża cerę. Ja go właśnie do skóry twarzy stosowałam. I to nie jest moje jedyne opakowanie, miałam też wcześniej jakiś inny, ale ten chyba najbardziej mi podpasował, tak delikatny kosmetyk, słuchajcie, a robi co ma robić. Także jako taka, nie wiem, można go stosować regularnie, na pewno nie zaszkodzi nikomu, bo on tutaj nie stwarza żadnych jakichś podrażnień, ani jakichś alergii, tego jestem pewna. Tak jak mówiłam, nawilża kilka złotych, fajnie, ta skóra jest taka mięciutka, taka widać, że odżywiona, także polecam. Allantan Dermoline, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Kolejna rzecz, która też jest taka, no, wiążąca się z tymi niefajnymi miejscami na twarzy, to jest akurat coś, co kupiłam, nie wiem, chyba w internecie. Nie wiem, jak się to konkretnie nazywa po polsku, bo to jest akurat po angielsku, wydaje mi się. No, po angielsku to się nazywa Garnier Skin Naturals Pure Extra Fond Extra Strength Stylo SOS Pen. I to jest nic innego jak taki żel, który ma działanie takie właściwie jak ten olejek z drzewa herbacianego. To są tak jakby zamienniki, z czego ja osobiście wolę w tym momencie to, mimo że to nie pachnie tak intensywnie. To jest coś, co kosztuje też niewiele. W tym momencie, nie wiem, 10 ml, taki aplikatorek jak czasami mamy w jakichś takich błyszczykach, o. I to jest taki przezroczysty żel, który stosujemy punktowo na skórę i to też osusza nam jakieś niedoskonałości. Aczkolwiek ja tego nie lubię, bo to zostawia takiego glutka później, jak to tak przyschnie. I mam wrażenie, że ten olejek z drzewa herbacianego bardziej osusza i tak ładniej się to goi po tym wszystkim. A to jest takie, wiecie, niby działa, ale w sumie tak dla mnie średnio na jeża. Chciałam tylko o tym wspomnieć, bo to też chyba, nie wiem, czy w aptece kupiłam, czy nie, już w sumie nie pamiętam, nie wiem. I kolejna rzecz, o której jest osobny filmik na moim kanale, do którego oczywiście zapraszam, o której tylko wspomnę, to La Roche-Posay Cicaplast Balm B5, czyli taki właśnie krem, który jest przeznaczony do skóry podrażnionej i przesuszonej.
kosmetyk wielozadaniowy dla dorosłych dzieci i dla wszystkich, dla całej rodziny, tak jak wspominałam w tamtym filmie. Jeżeli chcecie więcej o tym właśnie kosmetyku, właściwie to nie jest kosmetyk, no to jest krem, słuchajcie, no to zapraszam Was do tamtego filmiku, link zostawię na dole. Coś, co można kupić w aptece albo po prostu w internecie. W internecie jest częściej w promocji, zwyczajnie taniej można go znaleźć. No i co, słuchajcie, takie krótkie podsumowanie. Nie wiem, czy potrzebne, czy niepotrzebne. Moje takie must have z tych rzeczy, które powiedziałam, które naprawdę bardzo, bardzo lubię i w zasadzie mam zawsze. No to słuchajcie, pokażę Wam teraz. To są, tak, Tisane nie mam zawsze, ale kupuję sobie od czasu do czasu. Aczkolwiek takie, które muszę mieć, powiedziałabym, no to są, słuchajcie, te oto dwie buteleczki, czyli olej rycynowy oraz olejek z drzewa herbacianego. Teebaum Öl, jeżeli ktoś by się pytał po niemiecku. I te maści. Maść ichtiolowa, maść witaminowa zwykła i Allantan Dermoline, do którego wracam również regularnie. To są takie moje rzeczy, które mam zawsze, które staram się kupować, kiedy mi się kończą, czy tam dłużej leżą i mieć w zapasie. Wiecie, to są takie produkty, których nie potrzebujemy jakby non-stop na co dzień, ale jest bardzo dobrze je mieć w takiej domowej apteczce albo po prostu... używać, tak? Wiecie, no rzecz ludzka, nie? Dzisiaj mamy piękną cerę, a jutro możemy mieć 5 ogromnych pryszczy na czole, tak? No, no nie, na przykład, tak? To jest taki przykład. No i słuchajcie, tyle. To wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do komentarzy, może ewentualnie do jakichś poleceń, czego Wy używacie, na co jeszcze mogłabym zwrócić uwagę. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do subskrypcji, do oglądania mojego kanału. Cieszę się, że jest Was coraz więcej. Naprawdę to jest dla mnie takie motywujące bardzo. Także no tyle, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, papa!